pokazać to, co jest w naszym mieście specjalnego, czyli między innymi właśnie chodzenie po taśmach Highline i umożliwienie też tego każdemu, kto chodzi po slaku, żeby mógł potrenować na wysokiej taśmie, spróbować swoich sił przed karnawałem. Poznałem bardzo dużo ciekawych ludzi i byłem w przepięknych miejscach, a dodatkowo nauczyłem się tego, żeby czerpać przyjemność z chwili i żeby skupiać się na tym, co jest teraz, w danym momencie i nie myśleć za bardzo ani do przodu, ani do tyłu, tylko być tu i teraz. Taką otwartość, taką radość, no są mi tacy pozytywni ludzie, to jest fajne, to mi się podoba.